O, witam serdecznie, pokażę tu kolega przyjechał, kolejny Piotr. Rysiu nasz tutaj dzisiaj odpoczywa, bo się zajechał po 2 tygodniach tym sianem, kostkami go tu wykończyłem, miał alergię, pokazałem na filmiku jaką alergię dostał, jak się mu z nosa lało i jak ślina leciała. Mamy Piotra, nie ma alergii, chociaż też z nosa ładuje. Nie leci? No, z nosa nie leci, ładuje, jest taka ciekawostka, przyjeżdżają ludzie, skupiamy się, ludzie ko mnie. Ma również nadżerki po gastroskopiach, tak? Jesteś po gastroskopie. Kolonoskopie. Kolonoskopie, miał wiele badań, zrobił taką ciekawostkę, nie żeby tu robić antyreklamę, był u kogo? U Aleksandra Hareckiego. No u Hareckiego, tak z ciekawości, bo mówicie, że drogie zabiegi są. 25 tysięcy wydałeś, tak? Tak, tak. 25 tysięcy zabiegi, cały czas sauny. Ale jakie jedzenie, co powiesz na temat jedzenia? Tak, jedzenie no ciężkie, ciężkie, ciężkie. Nie dla każdego, nie neguję tego oczywiście. To może, to może. Tak, to może jak najbardziej, ale no nie wszystkim jest to wskazane. Mi akurat no, nie służyło, bo było za ciężko i tak dalej. Kluchy, tak? Kluchy, no wiadomo, gluten, no tego mi akurat to takie rosyjskie jedzenie dla zdrowego człowieka. Otóż to, otóż to. No. Komu służyło, to sobie tam jadł, no ja musiałem trochę folgować, ale tak jak mówię, po takich przejściach jak ja, czyli depresje i tak dalej, najlepsza praca, spokojnie, bez stresu, bez gonitwy, nikt nikogo tutaj nie goni, że no. Musisz, że coś, kiedy masz ochotę, stajesz, odpoczywasz i wtedy organizm się regeneruje, umysł tak samo odpoczywa, bo tu nie ma stresu żadnego. Pracuje się na tyle, ile możesz i to jest wspaniałe. I na dworze, na słońcu, jest elegancko, tak, nie? Tak, wszystko się uzupełnia naturalnie, czyste powietrze, nie ma takiego smogu tak zwanego. Także, no mówię, dawne z dzieciństwa zapachy, siano, odżywia, odżywia organizm i mówię, jest super, fajnie. Odżyłeś jednym słowem. Odżyłem, widzę, że już po prostu jest lepiej, wiadomo, tam jeszcze boli, bo to jest zapuszczone. No. Organizm jest, no, zapuszczony. Jeszcze tak, jeszcze tam powiem, przerwie ci, że dodaję, że tydzień za zupach warzywny jest, tak, tak, ja. Tak, tak, tak. Rano jemy kaszę z jajkiem, a południe jemy po południu zupy warzywne, bo wiadomo, gotowane. Jak się pracuje, no to niestety trzeba trochę coś zjeść, mimo to troszkę tam boli, bo jajka, wiadomo, białko i tak dalej. Ja nie trawię tego białka, bo mam za niski kwas żołądkowy. Tak. Ale pomału, pomału przyzwyczajam, ale widzę, że relaks przy pracy, jednak ten pot, toksyny wychodzą naturalnie. Wczoraj miałem saunę zrobiłem. Wczoraj saunę sobie zrobiłem. Wczoraj miałem bardzo silnie tutaj nerwy gdzieś były pobudzone i po prostu ściągło mnie tak samo, jak to się mówi, że to kogoś przewieje. Ja zrobiłem saunę, dzisiaj już jest lżej, stawy już przestały mnie boleć. Tak. Także a teraz zaznaczam, zamówiliśmy z indyjskiego sklepu Lidl India warzywa, ta co na Filipinach robię według książki mojej. Robimy warzywa, 30 warzyw, 30 przyjedziecie, w sobotę jest poczęstunek za darmo tą zupą. Każdy spróbuje, ja mówię u notariusza, dajmy przepis, idę do notariusza, każdy wyleczy wrzody na żołądku czy na dżerkę taką zupą. W tym okresach ciężkich mówimy o ludziach chorych, nie pijemy soków selera, nie jemy nawet surowego jabłka, sam to wiesz, doświadczasz. Dokładnie. Dokładnie. Byłem na surowym tak samo, także no bardzo źle się czułem. Od razu dostałem alergii, wysychały usta, język puch, biały się robił, wszystko, także też nie negujemy surowego, ale wiadomo, nie, w takich przypadkach nie wolno tego zaniedbać. Podrażnić. Podrażniać. Bo to wiadomo, że wrzody i nadżerki robią się ze stresu, z życia, ale są substancje potęgujące, tak jak sok selera, tak jak ostre, mocne, które mają enzymy. Enzymy wypalają dziurę. To znaczy, nie każdy jest, zaznaczam inny. Pokazujemy te filmy, pokazuje wiele różnych ludzi, że jak doświadczamy każdy. Jednemu Jankowi, którego wcześniej film nakręciłem, kiedy, dlaczego surowe zabija, on nie może dotknąć mleka, od razu wymioty torcję, a ty możesz mleko akurat. Tak, mi służy. I jemu służy mleko. Mi również kwaśne mleko służy. Będzie to owcze mleko do poczęstunku, przywozi mi do Słowacji. Również kazałem zrobić badania na boleriozę, że to mleko jest wolne od boleriozy. Zapłacił w Słowacji tam za to prawie 50 euro, ale my mam badanie na mleko, kazałem wykonać, żeby nie było niedomówień, że mleko owcze będzie świeże, kiszone bez bakterii bolerii, bo owce również są narażone na kleszcze. Także doświadczamy, my pokażemy za 2 tygodnie, jak się czuje nasz kolega Piotrek teraz. Janek będzie też na tych 30 dniach. Tak ciężko pracuję, pokażę, pochwalę się, to jest zawodowiec, bo ja sam nie umiem łożyć, tu z Ewą nie umiemy. Takie piramidy, nawet je ciężko rozebrać. Takie piramidy musimy kłaść, bo zładaliśmy siano. Oczywiście nie robię tego sam, bo nie mam maszyny. Ktoś tam mówi, że wykorzystujemy czyjąś pracę. No wiadomo, że czyjąś, bo ja nie mogę mieć wszystkiego. Trzeba się wspomóc. Czasami się trzeba wspomóc. Maszynę mamy, która nam to kostkuje. My odbieramy gotowe kostki, ładujemy te kostki, zrobiliśmy taką piramidę, która by mogła praktycznie stać 20 lat, by się nie zwaliła. Jak piramida Hobbsa, mówię, żebyśmy się przespali w niej, to pewnie by nam się wyleczyły te wrzody wszystkie. Oczywiście w odpowiednim kierunku ułożone północ, południe, żeby była energia wstępująca i wstępująca, tak jak to jest. W Ameryce budują teraz, zasypują baseny i budują piramidy. Byłem w Stanach, widziałem, piramidy się stają modne. Kiedyś w komunie, pamiętacie, w piramidzie dawało się żyletkę, była ostra. Taka piramida. Taką piramidę, żeśmy zbudowali siana.
Teraz ją rozbieramy, wkładamy ją do magazynów. Od soboty zapraszam cały dzień, kto przyjedzie do nas, będą alpaki, będzie kolega opiekował, będzie rysiu opiekował, będą specjalne dwie dziewczyny, gdzie dziecko może podejść, terapia z alpakami, może ją pogłaskać, dotknąć, zrobić sobie zdjęcie. Te alpaki są już od godziny 10, tylko i wyłącznie w sobotę, bo są upały, zwierzęta też się męczą, także nie będzie to dwa dni, bo w tych upałach zapowiadają bardzo duże upały, to zwierzęta muszą też odpoczywać. Także w sobotę są alpaki, my pracujemy, do siana zapraszamy, tak się wykonuje tu roboty ręczne. Oczywiście korzystamy z miejscowych rolników, którzy nam to skostkowali, mają maszyny i zabieramy z pól. Oczywiście czysta trawa, bez żadnych nawozów, bo nikogo nie stać tu nasypać saletry na tą trawę. Jest rzadka trawa, ale dobra, ekologiczna. I tym karmimy byka. Zapraszamy, zobaczycie również byka, którego uratowałem od koridy. 10 lat u mnie przebywa. I tym sianem jest karmiony całą zimę. Praktycznie 3 kostki idą na jednego, na tą parę byków. 3 kostki siana dziennie. Nie dostałem żadnych premiksów, żadnych tuczących parz, no bo ja ich nie tuczę, bo one są jako dożywocie u nas. Dostają tylko, oczywiście pokazałem, bułki czy czasami chleb, to jest dla nich przysmak. Także w sobotę zapraszamy, Piotrek, będziesz na miejscu, tak? Oczywiście. Piotrek będzie serwował tą zupę, 30 warzyw, każdy ją spróbuje. Zupę będziemy mierzyć pH, każda ta zupa ma w granicach 6, 8, 7 pH, a więc neutralna do żołądka. W tym okresie wrzodów i na dżerek, tak jak ma kolega, tak jak ja miałem, robimy 2 tygodnie taką zupę, 7 dni błona śluzowa potrzebuje, żeby się zabliźniły te ranki i znowu możemy powoli wracać do swojego jedzenia, oczywiście nieduże posiłki, nie po 18. A częściej. Tak, sam to doświadczasz, to wiesz, sam ludzi skupiam, takich ludzi też przyjął pan, który ma wyciętą trzustkę, jest kolega, pokażemy go, totalnie w Londynie, mówicie, trzustkę zostało mu tam 3 cm trzustki, jest bardzo szczupły tu, ale również je gotowane. I funkcjonuje. I funkcjonuje. Także zapraszamy, ciekawe rzeczy się u nas dzieją. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Trzymajcie się, do zobaczenia. Zapraszamy. To nie jest leżenie. Ktoś to musi zwieść, ktoś to musi zrobić. Część nam skostkowali, część mamy chyba własne. Jedziesz? Dobra, super.